Halo, witam Was w kolejnym odcinku Cudownej Dekady. Moi drodzy, ostatni odcinek, który nagrałam Cudownej Dekady, mi się trochę skrzaczył, a w nim, słuchajcie, przeprowadzaliśmy się. Przeprowadziliśmy się do domu typu kostka, czyli jesteśmy już w latach 80. Jest to pierwszy odcinek lat 80. i to teraz już właśnie zaczynamy tę dekadę. W ogóle, jak mogłabym zostawić ten save, czekając tyle czasu na to, żeby wejść do tego domu? Ja czekałam na ten dom od 2 dekad w tej grze. Czekałam na to i nie mogłam się doczekać. I miałabym przed tym wydarzeniem zrezygnować? No hell no. Nie ma w ogóle takiej możliwości. Ale jako że cały czas zmagam się z brakiem czasu na montaż, raczej zrezygnuję z cutscenek. Czyli cutscenki będą naprawdę w tylko wyjątkowych sytuacjach, a tak to będziemy sobie robić krótką rozgrywkę. Słuchajcie, jesteśmy w latach 80., więc wchodzą nowe zasady. Tak jak Wam mówiłam, ja wolę raczej troszeczkę inspirować się polskimi latami 80. i troszeczkę zagranicznymi, czyli taki lekki miszmasz. Dlatego rezygnuję z niektórych zasad, które są w oryginalnych amerykańskiej tam wizji lat 80., a skupiam się troszeczkę na polskiej. A mianowicie, moi drodzy, kochani moi, ja Wam zaraz powiem, co będziemy robić, bo ja tu mam zapisane. Będziemy przede wszystkim, jak już mówiłam kilkukrotnie, będziemy mieć żywność na kartki i mamy przydział tygodniowy, czyli tygodniowo mamy mięso, mleko, cukier, mąka i czekogody, i to jest jedna sztuka na osobę, czyli jak my mamy 3 simów w rodzinie, to mamy 3 sztuki tygodniowo. 3 jajka na osobę w tygodniu, czyli mamy 9 jajek tygodniowo. Możemy mieć komputer do grania i pisania. Mamy telewizor niezgodnie z tym z zasadami, ale jest telewizor bez ograniczeń. Wiadomo, no co, bez przesady, nie tylko od 18 do 6, czy tam od 6 do 18, bez sensu. I chcąc coś kupić większego, na przykład do domu, czy coś, musimy odstać w kolejce. Co to znaczy? Musimy gdzieś iść i poczekać tam aż, na przykład, nie wiem, pół dnia, że stoimy w kolejce i dopiero wtedy coś dostajemy. Także tego. W ostatnim odcinku przeprowadziliśmy się, ja zebrałam wszystkie takie najważniejsze rzeczy, manatki z poprzedniego domu i przyszliśmy tutaj. Jak mówiłam, odcinek mi się skrzaczył na moje własne życzenie, dlatego nagrywam to jeszcze raz, ale nie nagrywam go od tamtego momentu, bo bez sensu. Co było jeszcze w tamtym odcinku, to Laura nas odwiedziła i nasz drogi Dariusz trochę się z nią zapoznał, tu jest, tak? I tak myślę, żeby ją dzisiaj zabrać do, nie wiem, czy pamiętacie, z lat 60., 50. Mieliśmy bar mleczny w San Myshuno i chciałabym, żeby poszli razem właśnie do tego baru mlecznego, ażeby tam się trochę lepiej poznać. No bo jednak Dariusz powoli zaczyna rozglądać się nad swoją partnerką życiową. I co jeszcze mu zrobiliśmy, to zaczął karierę ogrodnika. Tam jest, że w karierze, o Jezu, że tam musi być ktoś w biznesie, a tam dupa. My jesteśmy ogrodnikiem i pracujemy w takim państwowym zakładzie pracy, wiecie, dba o zieleń miejską i w takim czymś pracuje. Kto nie widział domku typu kostka, jak on dobrze wygląda, no to wtedy zapraszam do takiego krótkiego filmiku. Czy to mi się nie nagrywa? A nie, nagrywa mi się, Jezus, myślałam, że mi się to nie nagrywa już kolejny raz. Zapraszam do krótkiego filmiku, w którym pokazuję cały dom. On dosłownie trwa 3,5 minuty, mamy tam klimatyczną muzyczkę i wiecie, sobie tam lawirujemy po pokojach. I tak, tu mamy taką kanapę, ale położyłam mu materac. Mam nadzieję, że będzie mógł spać na tym, bo to jednak jest zwykła kanapa taka, a nie łóżko, więc nie miałby swojego łóżka. No, więc tak, tutaj mamy wszystko za trochę roślinek też posiali, żeby mieli też swój ogródek i swoje własne rośliny. No bo jednak potem też warzywa by musiały być na kartki. Ale my nie mamy tych kartek, bo my mamy jeszcze dużo swoich warzyw z poprzedniego domu i gdzieś w ogóle przepiliśmy mięso z kur, bo sprzedaliśmy kury na mięso. I nie mam nigdzie tego mięsa. Czyli nie mamy ani kur, ani mięcha, więc jest lipa. No ale w takim razie będziemy musieli liczyć na przydział. I trudno, no i życie. Chyba, że to mięso jest gdzieś tutaj, nie wiem. Więcej otwórz, może tutaj jest. Jest to mięso, 10 sztuk. No to tak, na 10 dni jest ważne. Mamy tutaj wszystko nasze z poprzedniej lodówki. Wszystkie nasze warzywa i owoce. Ale mamy marchwiło, panie, ciekawe ile tego dokładnie jest. Nie wiem, ale od cholery. W każdym razie marchwi i cebuli nam nie zabraknie, więc w razie co będziemy żreć marchew i cebulę. Powiesiłam jakkolwiek obrazy
Nasze rodzinne oczywiście, no bo one muszą być. W tamtym domu ich nie było, ale one być muszą. To jest nasza spuścizna po tych wszystkich pokoleniach, jeśli chodzi o zdjęcia. To jest najcenniejsza rzecz, jaką mamy tak naprawdę w tej rozgrywce. Mamy 16 w poniedziałek, więc myślę, że my możemy się wybrać faktycznie gdzieś z tą Laurą. Wybierzmy się na jedzonko. Mamy jeszcze trochę czasu, dopóki nie zacznie być bardzo zmęczony. Więc tak, pójdziemy w takim razie z tą naszą przyszłą małżonką gdzieś się wybrać, no bo jednak już Dariusz zauważył ją, wpadło mu w oko i postanowił kuć żelazo póki gorące i nie ma to tamto, nie ma co czekać, żeby ktoś nam może ją sprzątnął sprzed nosa, więc weźmiemy sobie tak, Laurę i idziemy. Ja Laurze dodałam jeden strój, dwa stroje, jeden na co dzień, a drugi na wyjście wizytowe. Wyjście wizytowe. Jeden strój codzienny, jeden strój wizytowy. Taki bardzo w latach 90. Szczególnie z fryzurą poszalałam. Mam nadzieję, że Asia się nie obrazi. Proszę bardzo, jesteśmy w barze mlecznym. On się delikatnie zmienił o tyle, że... Co to za ten? O tyle, że... Nie ma już tych takich lat z jedzeniem, tylko zwykłe lady kucharza, bo to wtedy średnio działało, nie mogliśmy tak naprawdę dobrze nawet jeść. Usiądź sobie razem tutaj, czy możemy poprosić o, poproś o stolik? Ja bym chciała wybrać ten stolik. Nie mogę go tutaj poprosić. No to może w takim razie tutaj przy tym stoliku poproś o ten stolik. O, zobaczcie, ubrała ten drugi strój, wygląda w ten sposób. Tu jest fryzura jeszcze normalna, ale szaloną fryzurę ma w wizytowym stroju. Taki bardzo przerysowany. Chodź sobie usiądź i zamów do stolika, zobaczymy co tu jest za jedzonko, czy pan wygląda jak w ciąży by był. Co tam się dzieje. Zobaczymy co możemy sobie zamówić, lemoniady, może kurczaka. Mamy jakieś jedzenie już zamówione, to w takim razie możemy się entuzjazmować muzyką i opowiedzieć jakąś śmieszną historię. No jednak Laurę zaprosiłeś, to się nią teraz zajmuj, prawda? Trzeba, trzeba. Popraw humor. I poplotkuj o sąsiadach. Dowiedz się, co tam u sąsiadów słychać. Może czegoś nowego się dowie. Laura w ogóle na razie mieszka ze współlokatorką i to jest jedna simek od was, która zajęła drugie miejsce. To chyba była simka Ruby, z tego co pamiętam. Taka krótkowłosa, też ruda. I one mieszkają sobie razem właśnie też blisko Darka, więc no, jeśli Laura się przeprowadzi, to niedaleko miejsca, w którym teraz właśnie przebywa. Jej, jak ona gra na skrzypcach pięknie. Ona nie dość, że sport to jeszcze muzyka. O, i patrzcie, jak wszyscy nagle złapali za instrumenty. No nie wiem, czy władza będzie zadowolona z tego, jak tutaj się koncerty takie niezależne zebrały. Może być pacyfikacja. Czekamy za jedzeniem, bo bardzo chce nam się w ogóle spać. Rozmawiajcie, a wy tak się niezręcznie zrobiło trochę. Zrobiło się niezręcznie. Pochwal jej strój. O, idzie do nas jedzonko. Co dostaniemy? Ej, tylko my dostaliśmy. No nie dostała jedzenia. Ale wstyd, już wolałabym, żeby to było odwrotnie, żeby on nie dostał jedzenia, a ona dostała, bo teraz wypadamy głupio, ale przynajmniej ma lemoniadę. Ona w ogóle jest, wiecie, taka fit, nie? Więc ona może być taka z lat 80., taka właśnie fitnessiara, w tych takich getrach wysokich, nawet takie ma założone, bo to jest trzeci strój, który dodałam właśnie, że ma takie strój kąpielowy na getry założone, takie skarpety na dole i to właśnie będzie taka, wiecie, ho, ho, trenerka wszystkich Polek z lat 80. Była taka jedna baba, kobieta w Polsce chyba też, czy tam zagraniczna, która właśnie była taką trenerką w tamtych czasach znaną i ona właśnie będzie taką trenerką. Czemu nie? Najlepszymi przyjaciółmi, no pewnie. Raczej, że się godzimy, no kurna. Sama wyszła z inicjatywą, bardzo mnie to cieszy, słuchaj, zajadaj tego kurczaka. Zajadaj, a ty pij. Chociaż tą lemoniadę. Wiesz, tak nie wygląda na głodną, ale kto wie. Zjedzą na pół najwyżej. O, hermetyczny dowcip, jakiś tam możecie pogadać. O, ona myśli o kawie, że w sumie wyszłaby z nim może na kawę. My pójdziemy jeszcze skorzystać z toalety.
I będziemy się już powoli żegnać, bo mamy bardzo mało energii. Dobra, płacimy rachunek i idziemy sobie. Zakończ posiłek, zapłać rachunek. Patrzcie, kto przyszedł! Kaśka z rodziną! Katarzyna, witaj! Przyjazne! Obejmij czule! O, nawet patrzcie, z nią przyszli! Czyli widocznie dobrze się dogadują, bo teraz Katarzyna jest jej macochą. Krystyny. Wy się nie znacie? Niemożliwe, przyjazne, kurtuazyjne powitanie. Ej, ona miała te takie zionięcie. Ona będzie już wampirem. Słuchajcie, zbieramy się do domu zdecydowanie. Nie ma czasu, nie ma to tamto. Idziemy i kładziemy się spać, bo on zaraz nam padnie. Nie wiem, czy on nam w ogóle dojdzie do łóżka. Ciężka sprawa. Teraz niby może iść. Dobra, niech śpi. Łóżko jest już rozebrane, że tak powiem. Nie wiem, czy tak w całej Polsce się mówi, że rozbierz łóżko, rozłóż łóżko. Rozłożone. No nie wiem, ja mówiłam rozbierz łóżko, czyli że no rozłożyć. Głupio, tak. Janusz, wiesz co? Ty też byś mógł się wykąpać. Janice już się wykąpała, więc ty też. Janice, brakuje towarzystwa, to może jeszcze tam weźmiecie sobie jakieś barabara, co ty na to? Może podziergaj sobie trochę. Znów. Czemu ty go budzisz? Wyłącz, a ty do spania. No o co chodzi? Janice, gdzie twój rikcz? Ona ma już 8 poziom dziergania. Bardzo ładnie. Jeszcze na stare lata mu się chce. No ale żona ma młodą, to nic dziwnego, nie? Żona ładna, zgrabna, młoda. Nic dziwnego. O, jemu nawet nic nie jest. Dobry barabara. Spora satysfakcja. Nie jest zmęczony. Też się wykąp. Młody musi wstawać, bo zaraz idzie do roboty, więc się wykąpie. Jeszcze przed pracą. Jeszcze zdąży. I raczej chyba nic nie zje. Powiedzcie mi w ogóle, bo mi brakuje dwóch grzybów. Tych smardzów. Kiedy ja je znajdę? W sensie, jaka pora roku? A on dostał awans. Aha, przez to, że jak ja mu wzięłam tę karierę, to przyjęłam zadanie do kariery i on musiał kupić jakieś tam nasiona. On je kupił, więc dostał awans. Dostał jeden simoleon na godzinę dodatkowo, 300 simoleonów i zasad do hodowli owoców. Spoko, fajnie. Fajnie, że dostał awans, bo kasa nam się przyda, bo tylko nasz Darek jest teraz osobą pracującą w domu, więc on będzie utrzymywał rodzinę. Najpierw rodzina utrzymywała jego, chociaż utrzymanie to jest dużo powiedziane, a teraz on przejął to na swoje barki. Więc tak, Janusz, ojej, Janusz musi faktycznie coś zjeść, bo on zaraz umrze z głodu, ale by było jakby zdech, chciałam powiedzieć, jakby zmarł. Korzystaj, ej, to jest w ogóle jeszcze te usta Mariana, tutaj są, ta przepychaczka. Czy on na tym usiądzie? Czy on tutaj da radę usiąść? On na tym usiadł. I wtedy ten słoik pęka. No okej. Okay. A co on taki wściekły jest zły? Nie wiem. To może wyrzuć zepsute jedzenie. I w ogóle nareszcie w tym domu mamy przyłącze. I nie mamy prostego życia? Nie, mamy chyba proste życie. A przynajmniej powinniśmy mieć proste życie, no bo jednak mamy przydziały żarcia. A skoro mamy przydział żarcia, to i musi być włączone proste życie. Tak, tak to działa. Aha. No tak. Właśnie dlatego, że mamy przydział żarcia. No bo bez sensu byłoby, gdybyśmy mieli do wszystkiego dostęp, a mamy kartki, nie? No to w ogóle by się mijało z celem. Co tak klatki spadły? Dramat, panie. Panie, co tu się tak stanęło? A ty gdzie z tym idziesz? Czy ty się dobrze czujesz, kolego? Sprzątnij to. Ty z tym robisz, wynosisz to na dwór, a masz tyle zlewów i umywalek w domu. Czy ty też się dobrze czujesz? No, czy wy widzicie, co ona robi? Ona ma tutaj wolne blaty. Ona może z nich korzystać, a i tak poszła tutaj. No, te simy są głupie. Odpowiem, tak, są głupie. Pożar, no nie! W nowym domu już pożar. Ugaś. Co mogło pójść nie tak, nie? Oczywiście. Ledwo co trochę kasy dostaliśmy. Zarobiliśmy. I już musimy wszystko znowu zamieniać. Sprzątnij podłogę.
Czemu ona ciągle pożary wznieca? Ona jest taka pożarogenna. Janice, jak mnie wkurzysz, to zginiesz w tych płomieniach. Naprawdę. Jak teraz zrobisz ogień, to umierasz w płomieniach. Obiecuję ci to. No nie dam jej umrzeć, nie? To co? Do trzech razy sztuka? No, chociaż jeden. Kuźwa umie coś ugotować w tym domu. A ty nie chodź taka dumna z siebie, bo wszystko żeś zepsuła. Nie mamy prawie w ogóle pieniędzy. Jak przyjdą rachunki, to jesteśmy w tyłku. Autentycznie. O, patrzcie, kto idzie. Małgocha. Czy idzie nas odwiedzić? Chyba nie, po prostu kręci się gdzieś w okolicy. O nie, jednak tutaj przyszła. To tak naokoło w takim razie. Zaproś do środka. I zaraz chyba będziemy kończyć ten odcinek. Co tu przyniosłaś? Glinę? Zarąbisty prezent. Mam nadzieję, że to jest, wiesz, na przywitanie w nowym domu. Też dzięki Małgośce, bo ona nie chciała swojej doli pieniędzy. Bo ona żyje skromnie, jako zakonnica. Narzekaj na apokalipsę technologiczną. Powiedz, że nie możesz tutaj żyć, bo jest tyle technologii, że no, nie wiesz, jak sobie z tym poradzić, bo nigdy nie byłeś w takich warunkach jako dorosły człowiek. Ożywiona osobista rozmowa, przyznaję się do tego. I możecie usiąść i rozmawiać tutaj właśnie w salonie. Możesz przywitać. A Janice, tak, zajmij się roślinami, tutaj przynajmniej niczego nie spalisz. Mmejo, ty jedna łamago życiowa. Jest jesień, jeszcze tam parę dni jesieni jest. Będziemy mogli też zrobić sobie jeszcze któregoś dnia może grilla. Zobaczymy. No to jest Kaśka? Kaśka. I co, poszła sobie? Gocha? Gocha poszła chyba. Nie wiem gdzie. Dobra, moi drodzy, zobaczymy, jak w ogóle pójdzie jeszcze w pracy naszemu najmłodszemu. On jest do 15, czyli zaraz kończy. Raczej awansu nie dostanie, ale na tym skończymy dzisiejszy odcinek. Bo mnie wkurzyli tymi pożarami. To, co tutaj się wydarzyło, nie wymaga pielęgnacji. Świetnie. Dobrze, moi drodzy, ja Wam bardzo dziękuję. I do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!